już 4 dni po spotkaniu z zespołem Białorusi Jerzy Engel znów musiał mocno motywować swoich piłkarzy. Musimy zagrać bardzo agresywnie i bardzo mądrze. Kibice na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie liczyli, że trzeci mecz eliminacji przyniesie kolejny komplet punktów. Drużyna walijska ma określoną renomę, ale wydawało się, że biało-czerwoni powinni złamać wyspiarzy. Ponad 10 tysięcy widzów na stadionie Legii starało się stworzyć jak najlepszą atmosferę dla polskich piłkarzy. Ci od razu zabrali się ostro do pracy. Oto jedna z pierwszych akcji biało-czerwonych. No i piłka po zagraniu Gilewicza nie trafia jednak w światło bramki. Polska drużyna zaczęła to spotkanie w składzie Dudek, Kłos, Wałdow, Zieliński, Rzewłakow, Kałużny, Karwan, Krzynówek, Świerczewski, Gilewicz i Juskowiak. Walijczycy ustawili jednak zasieki obronne i bardzo ciężko było wejść w pole karne polskim piłkarzom, wśród których nie występował, co niezwykle istotne, Emmanuel Olisadebe. To sytuacja, kiedy po główce Kałużnego piłka także nie trafiła do bramki. Upływały kolejne minuty, a polscy kibice w dalszym ciągu bardzo gorąco i żywiołowo dopingowali polskich piłkarzy, licząc na to, że nastąpi wreszcie przełamanie i padnie gol na wagę 3 punktów. To już druga połowa meczu. Andrzej Juskowiak w polu karnym. No i tym razem popularny Żusko także nie trafił tam, gdzie zamierzał. Goście otrzymywali kolejne żółte kartki, ale radzili sobie jakoś z atakami polskiej drużyny. Brakowało nieco precyzji w wykańczaniu akcji ofensywnych naszego zespołu. Jeszcze jedno podanie Rzewłakowa i tym razem doskonała szansa piłkarza VfL Wolfsburg. Andrzej Juskowiak znów jednak tylko złapał się za głowę. Popatrzmy jeszcze raz na te akcje, doskonałe dośrodkowanie, no i w tym przypadku centymetry zdecydowały o tym, że biało-czerwoni nie prowadzili w spotkaniu z Walią. Goście także do końca szukali swojej szansy, ale 11 października 2000 roku żadna bramka na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie nie padła.